jest czerwone światło na przejściu dla pieszych, więc niestety muszę poczekać. Pokażę Wam bardzo ciekawe nagranie z ulicy Mariackiej, tej, na której toczyłem walkę o 1,70 zł. Nie, czerwone mam. No trochę długo będę musiał chyba podmuchać, żeby się... O, mamy zielone światło. Tu Wam pokażę bardzo ciekawą konfigurację znaków dotyczącą właśnie ulicy Mariackiej. Proszę zobaczyć. I pójdziemy dalej tą samą ulicą, na której tak ładnie kasuje się kierowców. Zauważcie, tam był znak mówiący o tym, że jest zakaz zatrzymywania się i postoju, że auto zostanie scholowane. Oczywiście znaków poziomych całkowita absencja, ale przed nami jest takie bardzo fajne, ciekawe auto, słuchajcie, Skoda. Skoda, czyjaż ta Skoda może być? ZS3200H. Już nie, będzie widać, bo to jest służbowy. Zobaczcie. Zbilk. I to jest samochód miejski, ponieważ Zbilk jest spółką miasta. Więc co wolno wojewodzie? Oczywiście to nie tobie, kasztelanie. Na zakazie. Pięknie zaparkowany na chodniku, 1,5 metra nie pozostawił dla pieszych, bo tu nie ma za Boga 1,5 metra. No, może 1,20 m będzie, może metr, może troszkę więcej jak metr, natomiast na pewno 1,5 metra nie ma. Tak, i temu pojazdowi oczywiście wolno. Zobaczę, czy Straż Miejska przyjedzie i scholuje. Ale na tej samej ulicy Mariackiej jest dla pojazdów zbilkowskich wyznaczona koperta. Mogą spokojnie parkować. Ale tutaj zaparkował na pewno prezes Zbilku swoim cudownym Nissanem na kopercie. Jak znam życie, to żadnego oznakowania nie ma, że to jest zbilkowski pojazd. Proszę bardzo. A tam kierowca sobie wsiadł i pojechał, więc nie ma po co już na Straż Miejską dzwonić, bo i tak go nie będzie w danym miejscu i danym czasie, więc zgłoszę to, gdzie trzeba. Podobnie jak i ten samochód, który nie jest pojazdem Zbilku, a stoi na miejscu zastrzeżonym. No i dalsza część tego cyrku na ulicy Mariackiej związana wszelkie maści oznakowaniem. Tu już Wam pokazywałem ten pojazd zaparkowany, ale tu się mieści zarząd budynków i lokali komunalnych. I obok tego wejścia, tego pięknego budynku, stoi sobie taki znak. Ano, zakaz wjazdu nie dotyczy pojazdów Zbilk. No to Wam teraz pokażę, ile jest tych pojazdów Zbilk. Ani jednego. Proszę bardzo, proszę bardzo. To jest cała fura. Tu są wszystkie pojazdy. Wszystkie pojazdy pracowników Zbilku. No, wybrańcy zrobili sobie parking. Jakoś tak nie widziałem tutaj znaku D18 mówiącym o wyznaczonym parkingu. Pięknie. Tu jest dalszy. Co to jest? Tu jest TBS z kolei. Więc pojazdy są albo z TBS-u, albo ze Zbilku. Zobaczcie, cała fura tego tutaj stoi. Na zakazie wjazdu. Ciekaw jestem tak naprawdę, którędy oni wjechali. Na pewno wjechali łamiąc dyspozycję znaku o zakazie mówiącą. Przepraszam bardzo, a pani jest pracownikiem Zbilku, może? Rozumiem. Co się stało? Nie, nic się nie stało, tylko tak patrzę sobie, że żaden z Państwa nie szanuje znaków drogowych. Żaden.
to dokumentnie. No ale jako pracownicy z Bilku miasta, no to macie do tego... Na parkingu z Bilku. Ale tu nie ma parkingu, proszę pani. Gdzie ma pani znak z literką P, że tu jest parking? Parking wewnętrzny z Bilku. Proszę pani. Panią, dobrze, a którędy... No to i ta druga część drogi, ta, która tam prowadzi do ulicy Mariackiej, do której ta pani twierdzi, że nie wiadomo. Tutaj też jest zakaz wjazdu. Nie dotyczy służb komunalnych i pracowników szkoły. Nie wydaje mi się, aby te pojazdy tam znajdujące się wewnątrz były pojazdami służb komunalnych, a tym bardziej pracowników szkoły. No raczej z edukacją to oni tam mają niewiele wspólnego. Prawdopodobnie chyba tylko w ramach zaległości edukacyjnych. To jedyne wytłumaczenie, no ale przejdę tą ulicą. Do końca by nie było żadnych niejasności, że sobie tu może, proszę bardzo, następny będzie wjeżdżał. Nie, myślałem, że następny będzie wjeżdżał, ale jakoś tak nie. Popatrzcie, ile tych samochodów stoi. Tu jakoś tak Straż Miejska swoich szanownych 4 liter nie zamierza ruszyć. Popatrzcie, zapchane jak u głupiego gwoździ. Napchane. A znak zakazu wyraźnie mówi. Parking wewnętrzny z Bilk dla pojazdów z Bilk, a nie dla prywatnych pojazdów. 15-20 sztuk razy 100 zł. 2000 lekką ręką, 2200 jednego dnia. A tu nakaz jazdy w lewo. Tylko którędy tu trzeba, można wjechać, skoro jest, ale nie, no dla samochodów z Bilk jak najbardziej. Tylko, że tu żaden samochód nie był samochodem z Bilku. Jedyny, który przyjechał, to parkował na zakazie. No ale co wolno wojewodzie? To nie wszystkim kasztelanom.